Witajcie, tu Andrzej z witryny Świat Ducha. Dzisiaj chciałem powiedzieć wam o zdrowej osobowości w perspektywie narcyzmu. Wiele się mówi o narcystycznej osobowości, o tym jak taki człowiek funkcjonuje. No jest to duży temat, ponieważ raz, że sami narcyzi są takimi gwiazdami społecznymi, socjalnymi, jak to w psychologii się mówi. A drugi raz, że narcyz generalnie przysparza wielu cierpień otoczeniu i ludzie zwykle szukają, dlaczego mi się tak źle żyje z tym akurat człowiekiem, co on ma w sobie, dlaczego tak się dzieje, nie? Natomiast tutaj chciałbym pokazać, co w zamian. Jeżeli nie to, to co? Jeżeli nie mam się na narcyzie, na osobie narcystycznej wzorować, bo już wiem, że to jest nieprawda, że tam jest po prostu błąd rozwojowy na poziomie niemowlęcia, to co w takim razie wziąć jako wzór? Jest to w sumie dosyć proste, ponieważ w dużej części jest to zaprzeczenie tego, co osoba o cechach narcystycznych chciałaby osiągać. Jest tutaj kilka elementów, czyli na przykład poczucie zwyczajności, współpraca na równych prawach z innymi ludźmi, życie z innymi ludźmi, a nie tylko życie z sobą. No i tam w podsumowaniu powiem też o takich trzech elementach. Zacznijmy od poczucia zwyczajności. I od razu osoba narcystyczna ma poczucie dużego uprawnienia. To jest takie, wiecie, duże dziecko, duże, a czasami bardzo duże, takie osobowością ogromną. Co to nie ja? Oczywiście to kiedyś to może było takie coś, że co to nie ja? W obecnych czasach jest to może bardziej skrywane, bo ludzie wiedzą, że jak powiedzą, co to nie ja, no to drugi się popuka w czoło. Przecież to jest jakiś szajbus. I dlatego to owo, co to nie ja, to skrywają. Natomiast poczucie zwyczajności w sobie ma też brak poczucia uprawnienia. Jestem zwyczajny, nie jestem kimś nad człowiekiem. Tutaj bardzo ładnie to pokazuje dr Les Carter z Ameryki, który długo pracował jako psychoterapeuta właśnie z osobami poszkodowanymi w relacji narcystycznej. I on właśnie pokazuje taką prostotę, acz nieprostackość. Nie. Ten doktor jest prosty i jest życzliwy, acz nie jest wyniosły i nie ma poczucia uprawnienia. Zwyczajne traktowanie. Chodzi o to, żebyśmy nie zaczęli nakręcać jakichś spiral, że ktoś jest, dajmy na to, czuje się niższy, gorszy, ma poczucie winy, ktoś mu powiedział, że jest grzeszny, ktoś mu powiedział, że powinien się wstydzić. I taka osoba dosyć często może iść w kierunku poczucia ofiary, bycia ofiarą. Natomiast leczenie jest w kierunku zwyczajności, zwyczajnego traktowania na równi takiej osoby. Podobnie też i chodzi o
te osoby narcystyczne, żeby my mamy je traktować nie jako jakichś półbogów, do których mają połączenie, realnie mają takie połączenie, to nie jest bajeczka. Natomiast my też nie jesteśmy niczym. My też się liczymy. I my mamy też traktować nawet tych największych, w cudzysłowie, jak zwykłych ludzi. A to, że oni tam w duszy się podpieli pod jakieś nadludzkie siły, to nie jest moja sprawa. Ja już skończyłem kilka relacji z takimi osobami, które w duszy swojej miały właśnie takie podpięcia. I ich dusza przekonywała ich osobowość, że są tak wspaniali, że są ponad prawem w niektórych momentach, że są ponad zasadami, że ich możliwości są zdecydowanie większe. I takie osoby były przekonywane od wewnątrz. No, być może, że i też trochę może i rodzice coś, czy pozycja zawodowa ich tak przekonywała. Natomiast właśnie podłączenie się do ciemnych sił duchowych, ich duszy, sprawiało, że ciemni mówili, no wiesz, bo ty jesteś wspaniały, taki jesteś po prostu z lepszej gliny. Tak? I to później filtrowane przez osobowość szło do mnie. I ja mówię, coś tutaj nie gra. Ten człowiek stawia się ponad innych. A ja nie chciałem uznawać tego, że tamten po prostu jest tak wspaniały, bo to tylko kwestia była channelingu, połączenia z górą. Także oni mieli zdecydowanie większe osiągnięcia niż inni, natomiast też mieli zdecydowanie często większe zaburzenia emocjonalne, takie wzburzenie, takie chodzenie w takim wewnętrznym wzburzeniu, w takim niepokoju, podrażnieniu wewnętrznym. To mają osoby, które są tak narcystyczne, powiedzmy sobie, w typowy sposób, ale też są osoby, które mają coś, co nazywam osobistym duchem opiekuńczym, co też jest obciążeniem w buddyzmie tybetańskim, bodajże to się nazywa dżidam. Także mówię, średnie osiągnięcia i przyznanie się do niedoskonałości. Przyznanie się do tego, że nie, niestety, sorry, no wszystkiego nie ogarniam. Tutaj mam błędy, tutaj mam swoją historię, która nie jest idealna i, co ważne, nie próbuję się od tego odciąć ostrym nożem. Tylko próbuję widzieć, że moja dusza jest jaka jest, nie jest doskonała, ma jakieś ogony, próbuję coś z tym robić. Cała generalnie sprawa procesu rozwojowego, rozwój duchowy, jest to praca z własną duszą. Owszem, my w głębi, w prawdziwej istocie, tej istocie Chrystusowej, jesteśmy już doskonali, natomiast tutaj w przejawieniu nie jesteśmy doskonali. I stąd też nie mamy co mieć roszczeniowości i też nie mamy co się wywyższać. To tutaj nie po to jesteśmy, żebyśmy robili kolejną hierarchię. Hierarchie różnego typu robią istoty z linii, z łuku zstępującego, czyli można powiedzieć duchowo różne typy istot, różne typy aniołów upadających, tak? Które się rozróżniają, które się porównują, które chcą
dominować, kontrolować. Można jakby to powiedzieć, zrobić przykrość narcyzowi poprzez to, żeby nie dać mu się kontrolować, nie dać mu się poddać się pod jego zarząd, tak? Ponieważ istoty z wyższych poziomów, które tam wchodzą energetycznie do narcyza, to też i oczekują, że będą rozpoznane jako półbogowie i będą się im należały chwała, cześć, dziękczynienie, jakieś traktowanie specjalne. Nie, dlaczego? Dlaczego ja mam kogoś specjalnie traktować? Jest tak, jak jest, jest fajnie. Tutaj drogi publiczne są bardzo często fajną, jakby fajnym przykładem, że jakiś niedrogi samochód jedzie, a za nim samochód, który potrafi kilkanaście, kilkadziesiąt razy więcej kosztować. I też po tej samej drodze jedzie i też jedzie z tam taką samą prędkością, tak? No i kto ma większego gula, można, no to na pewno ten, który ma większe oczekiwania. Dobrze. Czyli tak, te cechy też mają być prawdziwe, a nie udawane. Udawane bowiem te cechy byłyby, świadczyłyby o tym, że wewnątrz właśnie są pragnienia narcystyczne, acz osobowość je ładnie tak przystosowuje do środowiska, w którym dana osoba mieszka, żyje, pracuje. Narcyzi bardzo dbają o swój wizerunek i bardzo dobrze umieją przystosowywać ten wizerunek tak właśnie, żeby po stronie duszy było poczucie wielkościowości, a po stronie relacji z innymi, gdzie jest osobowość, żeby była pokora taka, żeby była takie, no wiecie, my tutaj wszyscy jesteśmy równi, my tutaj wszyscy jedziemy na tym samym wózku i tak dalej. I osobowość stanowi takie połączenie, taki interfejs między tymi dwoma rzeczami. No, oczywiście jest to w jakiś tam sposób dopracowywanie, tak? Czy nawet doszkalanie tych ludzi wokoło. I ich dusz, co ciekawe, że ich dusze osób, które są wokoło osoby narcystycznej, są szkolone przez i duszę narcyza, i też energię, którymi narcyz rozporządza. Ponieważ są to energie ponadludzkie, są to bardzo często energie z obszaru ducha już, nie tylko duszy, ale wyżej z ducha, i narcyzi tymi energiami duchowymi bodźcują dusze swoich ofiar. Bodźcują i pokazują, kim naprawdę są ci włodarze narcyza. Narcyz niestety, ale sam siebie nie ma, nie kieruje samym sobą. To jest ważne, żeby powiedzieć to. Owszem, wygląda na to, że tam jest jedna osoba, ale to nie jest prawda. Dobrze. Co jeszcze? Zdrowa osobowość w perspektywie narcyzmu. Współpraca. Jeżeli mamy zdrową osobowość, to chcielibyśmy też przyjmować czyjąś wersję wydarzeń, nie tylko swoją. Narcyz w pewnym momencie może wyskoczyć z tak zwanym narcystic rage, czyli wściekłością narcystyczną.
kiedy ktoś będzie próbował się mu przeciwstawić. Tutaj mogę powiedzieć o tak zwanych krokodylach i ataku krokodyli. To jest to, o czym ja piszę na witrynie Świat Ducha, że narcyzi mają w sobie energie, które mogą ranić duszę, jeżeli się do niego podejdzie i będzie chciało go konfrontować, weryfikować, atakować. Kilka dni temu miałem taki proste doświadczenie, już któreś, no chyba tysięczne, prawda, w moim życiu, bo to się dosyć często zdarza, a moja dusza jest taka bardziej, że tak powiem, no, nie chcę dawać tym krokodylcom łatwego życia. I jest tak, że dusza na przykład bardzo od długiego czasu lubiała tak właśnie po stronie białej, czyli tej współzależnieniowej, powiedzieć komuś, że ktoś ma jakiś błąd. Tak? No bo te osoby ze współzależnieniem, te osoby po stronie białej, to wytykają błędy. Mówią, a tutaj jeszcze zobacz, tutaj jeszcze brudne. Jeszcze tutaj kawałek. No i jadę wczoraj. Kiedyś tam, przedwczoraj chyba, na rowerze i patrzę się, a stanąłem na poboczu i patrzę się, jedzie biały furgon, biały bus, blaszak i nie ma włączonych świateł. No to ja wyciągam rękę i robię takie palcami ściśnięcie pięści dwa razy, żeby pokazać mu, że nie ma świateł. Ale co śmieszne, że ja oczywiście, jakby to powiedzieć, w osobowości jestem opóźniony wobec tego, co dusza robi. Nie jestem w stanie często się zorientować, co ja robię. I okazało się, że ja natknąłem się właśnie na narcyzów i właśnie krokodylca. Bo po prostu to, jakim wzrokiem kierowca popatrzył się na mnie, no to oczywiście pokazało, że ja raz, że nadziałem się na krokodyla astralnego, czyli taką gadzinę dosyć nisko w hierarchii, a drugi raz, że on mi posłał atak od krokodyla, czyli kiedy przyjeżdżał, zorientowałem się po jego wzroku, po tych energiach, które stamtąd idą. Bo to są energie właśnie tych opiekunów, ciemnych opiekunów symbionta, czy inaczej krokodyla, które mnie zaatakowały. I oczywiście od razu zraniły. Przejechał. Oczywiście najpewniej mógł mi posłać jakiś stek, co on mi zwraca uwagę. Ja sobie badam siebie, mówię, popatrzę się, czy nie mam tego zranienia, które nazywam pogryzieniem od krokodyla. No i patrzę się, czy jest na poziomie fizycznym, nie ma, na poziomie eterycznym, nie ma, na poziomie astralnym, no jest. Jest oczywiście. No, także tutaj się, proszę was, nadziałem na krokodylca i ten. I później, no, musiałem jak musiałem, ale chciałem się z tego oczyścić i połączyłem się z wyższymi jaźniami i z Bogiem i prosiłem o oczyszczenie z pogryzienia na poziomie astralnym. Tak? No i to oczyszczenie zaszło i to pogryzienie zostało oczyszczone, także jakby to powiedzieć, dusza zalepiona. No oczywiście miałem to nie raz, dlatego się mogę śmiać, było to dziesiątki razy, natomiast moja dusza jest taka wyrywna i
i chce się przeciwstawiać właśnie symbiontom. I też i nosicielom symbiontów, którzy tam coś mówią nie tak, no to ja to oczywiście tam po białemu, o, to coś tam, nie? A na szczęście już to nie jest pierwszy raz i już się leczę z tego, oduczam duszę to długo. Dobra. Brak lęku o swoje przekonania. Tutaj też jest ciekawa sprawa. Osoby, które są nieupewnione w sobie, w swoim poczuciu bezpieczeństwa, w swoim poczuciu wartości, mogą od razu przyjmować czyjeś postawy, czyjąś wizję świata, czyjąś wersję świata za zagrażającą. I dlatego tutaj jest napisane brak lęku o swojego przekonania, bo jeżeli ja podnoszę swoje poczucie własnej wartości, że mogę mieć takie przekonanie, jakie mam, niezależnie od tego, co ktoś myśli, co ktoś mówi, jeżeli nikomu temu nie robię krzywdy, nie ranię kogoś tymi moimi przekonaniami, to czemu mam ich nie mieć? Jest dużo opcji przecież na przekonania. I w tym momencie, kiedy nie mam lęku, to też nie mam presji na innych, na inne osoby, żeby one się tak albo inaczej zachowywały. Kolejna pozycja. Spokój, brak buńczuczności, brak wzburzenia. Tutaj jest kwestia tego, że wewnętrzny spokój jest budowany na zdrowych zasadach. Osoba mająca połączenie z ciemnymi, na przykład narcyz jawny, osoba, która ma symbionta, będzie ciągle niespokojna, ciągle coś będzie jej brakować, będzie ciągle nie tak. I to nie pod takim względem, że ktoś ją będzie denerwował czy nękał, tylko sama z siebie, bo tam ciemne siły są w tej duszy i ciemni są nieharmonijni. Ich naturą jest nieharmonijność. Tak więc taka osoba będzie wzburzona mniej lub bardziej. Podskórnie będzie to, sama się będzie źle czuła. I może to wzburzenie, to poczucie dyskomfortu będzie eskalować aż do pewnego momentu, do pewnego krachu. Bardzo często u narcyzów, u osób z symbiontem jest krach i może być to na przykład u alkoholików zapicie, że już on nie wytrzymuje tego wewnętrznego napięcia i musi się napić, a jak się musi napić, to no coś się musi zawalić, albo relacja, albo jakieś sprawy pieniężne, finansowe, majątkowe, albo zrobi krzywdę sobie, komuś, cokolwiek. Także jeżeli macie takie u siebie fazowanie, że musi nastąpić ciężko coś, jakiś krach, żeby dalej się żyło, to możecie próbować szukać w swojej duszy, czy nie ma podczepów ciemnych. No, też jest druga strona metalu, którą nazywam białą. Jest to zrobiona z tych samych energii, co ciemna, tylko jest, przedstawia się jako taka dobra, taka dbająca. Już mówiłem dzisiaj o niej. To jest strona, w której jest dużo pragnienia
podporządkowania normom, oceniania, a wręcz i karania. Znam człowieka, który jest na tyle po stronie białej, że jawnie ma chęci przebijania opon ludziom, którzy stają na trawnikach samochodami. I to jest mocna już strona biała. To jest również w pewien sposób narcyzm, tylko że ukryty. Czy inaczej wrażliwy. To nie jest taki w pełnym rozmiarze, rozmachu ten narcyzm jawny, ale osoba taka może mieć taką buńczuczność, kiedy będzie chciała bronić siebie, czy kogoś, czy zasady i będzie też wzburzona, ale będzie wzburzona nagle. Zwykle będzie prezentować się jako bardzo miła, taka przyjazna, akceptująca, ale tam będzie kilka tych cech narcyzmu i to według tego, według klasyfikacji DSM-5 będzie podlegało pod narcyzm. Kolejny punkcik współpracy. Dawanie przestrzeni. Osoba niezaburzona, zdrowa, daje przestrzeń drugiej osobie na życie. Już w którym filmie to było. Chodzi o to, że my jako ludzie potrzebujemy przestrzeni do życia na różnych poziomach. Fizycznie potrzebujemy przestrzeni, ale też i intelektualnie, że musimy się sami rozwijać, musimy jak musimy. Potrzebujemy, dobrze jest się rozwijać intelektualnie. Dobrze się uczyć, dobrze jest chodzić do dobrej szkoły jakiejś sensownej. Ale też dobrze jest mieć przestrzeń na uczucia, na przeżycia własne, na przeżycia, na emocje. I tą przestrzeń chodzi o to, żeby ktoś nam dawał, żeby, bo niektórzy ludzie nie chcą dawać przestrzeni innym na przeżycia, na uczucia. Takim jest właśnie osoba narcystyczna, że ona jest znudzona czyimiś przeżyciami, czyimiś emocjami. Osoba narcystyczna utknęła przeżyciowo w wieku dziecięcym, czy nawet niemowlęcym i tam jest niezgoda na to, żeby ktoś jeszcze się rozwijał oprócz niego, bo on ma tak duży deficyt, czy ona ma tak duży deficyt, że ona będzie ciągle nadawać, ciągle mówić. Będzie mówić o swoim, jeszcze ja to, ja tamto, a tutaj przeszłam przez jezdnię i wiesz, widziałam to, a tutaj zatrzymałam się i tutaj później było to, a tutaj dziecko mi zrobiło tamto, a ja jeszcze musiałam wtedy zrobić to i garnek odłożyć, ale garnek musiał być z pokrywką, więc w pokrywkę też musiałam odłożyć, ale nie miałam na co, więc musiałam tam przestawić. I wyobraź sobie, że i to jest właśnie 100% wypełnienia emocjonalnego, uczuciowego. Tak? Kiedy spotykacie taką osobę, wiedzcie, że nie daje przestrzeni uczuciowej i emocjonalnej, że jest osobą zaburzoną. Osoba, która wie, że ma potrzebę emocjonalną powiedzieć o sobie, o swoich przeżyciach, fajnie, ale też wie, że druga osoba ma taką samą potrzebę i ma prawo do 50% czasu na to, żeby sobie realizować swoją potrzebę. Na tym polega mniej więcej, oczywiście, te procenty mniej więcej, na tym polega zdrowe podejście do drugiego człowieka. Kolejny punkcik, też tutaj związany z emocjonalnością. Wrażliwość, ale bez podtekstów.
bez na przykład oceniania, bez krytykowania, bez chęci jakiegoś poniżania, bez gier. Owszem, zauważam, że u ciebie jest to i to. Widzę, że czy słyszę, że mówisz o tym i słyszę na przykład, że jesteś wkurzony na to. Albo że masz frustrację. Albo że ciągle mówisz o tym i o tym. Ciągle. I teraz tak, jeżeli ja powiem, no ciągle mówisz o tym i o tym, to znaczy, że ja mówię z pewnym niezadowoleniem. Nieakceptacją tego. Ale jak powiem, no ostatnio kilka razy, jak spotykamy się, to ten temat powtarzasz i wychodzi ciągle frustracja. Raz mówisz o tym, frustracja, mówisz o tamtym, frustracja, o siamtym, frustracja. To znaczy, że najpewniej twoja dusza ma taki przewodni temat, frustracja, niemożność zrobienia czegoś, poczucie bycia zablokowanym i tak dalej. Pytanie, co druga strona z tym zrobi? To już nie jest nasza sprawa. Jeżeli będziemy tym męczeni, zmęczeni, mamy prawo do tego, żeby być zmęczeni i powiedzieć, no sorry, no to ja jestem za mały tutaj na to. Ja nie jestem tutaj na to, żeby być po prostu tak długo. Nie wynajmuję się na prywatnego psychoterapeuty. No i tutaj dalej, nie oskarżanie, nie ocenianie. Mówi się, nie oceniaj. Bardzo często ocena jest po prostu porównaniem, na przykład, że ktoś jest niższy, a tamten jest ktoś wyższy. Od razu się to jakby u ludzi bardzo często w neuronach, gdzieś tam bardzo nisko w mózgu, na tych pierwotnych poziomach, bardzo często jest to równoznaczne z oskarżaniem często, tak? Że niska ocena, tak? Niska ocena. Ktoś dostał niską ocenę. To znaczy, że jest gorszy, tak? Nie oceniaj, to znaczy nie oskarżaj go, że jest gorszy. A może to, że dostał trójkę, to jest właśnie osiągnięcie. Także ocena bardzo często jest kłopotem, ponieważ ludzie naturalnie jakby z tych, jak mówię, najniższych poziomów, najstarszych poziomów funkcjonowania mózgu są przyuczani do tego, żeby jednak oceniać, żeby jednak... I to później zaraz jest brane jako oskarżanie. Że tutaj masz większy samochód, no to od razu trzeba zazdrościć. No niekoniecznie trzeba zazdrościć. Ja na przykład nie zazdroszczę ludziom, którzy jeżdżą dużymi samochodami, bo sam bym nie umiał. Jeżdżę małym samochodzikiem i się cieszę, że jestem w stanie wyrobić na zakrętach. Także, że nie zahaczam tylnym prawym kołem o krawężnik. Także to jest tak, że niechybnie będziemy oceniać, przyrównywać, porównywać. Chodzi o to, żeby powstrzymać dalsze kroki. To znaczy nie inspirować, nie sugerować, że my jakoś oskarżamy kogoś o coś, ponieważ porównaliśmy, ponieważ zauważyliśmy coś. Tak? To nie chodzi o to, chodzi o intencje. Jeżeli nasze intencje pochodzą z serca, jeżeli my z serca bierzemy nasze energię, z serca duchowego oczywiście, jeżeli nastawienie jest serdeczne, kochające, to wtedy nie ma kłopotu. Nie ma kłopotu. Natomiast jeżeli byśmy mieli tak jak narcyzi od razu
od ciemnych sił inspirację do oskarżania, to będzie zaraz kaszanka, zaraz będzie rozruba, zaraz kłótnia będzie. Bo wystarczy, wiecie, jedno słowo. Tam u narcyza, jak narcyz mówi, kiedy jest wściekły, a kiedy nie chce stracić dobrego wizerunku siebie, to ciemni tam u narcyza robią naprawdę kombinację alpejską. Ciemną kombinację alpejską, taką, że powie zdanie, które jest sensowne i poprawne i nikogo jakby nie rani. Natomiast dajmy na to, może być tam jeden wyraz sprofanowany, ponieważ ciemne siły profanują, jak to awiesałom podwodnej odkrywca krokodyli mówił, że krokodyl profanuje i tam może być jedno słowo sprofanowane tak, że będzie pod świadomym takim oskarżeniem, takim rzuceniem mięsa. Albo nawet czasami może być tak, że ktoś może mówić, znałem taką osobę, która się wypowiadała życzliwie, kulturalnie, natomiast dodawała przekleństwa. Ja nie mówię wulgaryzmy. Ja nie używam słowa wulgaryzmy, bo wulgar to jest od łacińskiego słowa vulgarus, czyli powszechny, powszedni można powiedzieć, tak? Powszednie słowa. Przekleństwa nie są powszednimi słowami, są odniesieniem się do ciemnej strony i są tak tym, co nazwa wskazuje, czyli przekleństwa, klątwa, czyli odniesienie się do ciemnej strony. Przykładowo takim dla mnie bardzo jawnym wskazaniem, że ktoś ma symbionta na poziomie emocjonalnym, czyli astralnym, jest to, że taki ktoś idąc z kimś jeszcze, z jakimś znajomym po ulicy, przeklina, będzie używał właśnie przekleństw. Jakieś kucho, coś tam. I co ciekawe jeszcze, osoby takie będą dosyć często wzburzały przestrzeń energetyczną pokrzykami takimi krótkimi okrzykami. To są zwykle słowa wypowiadane mocno, bardzo takim już tonem krzyku, a jednocześnie niby są one wplecione w zdanie albo są przedłużeniem zdania albo początkiem zdania. W każdym razie jest to taka, jakby to powiedzieć, bardzo silna właśnie, bardzo silny taki bodziec, który łatwo rozpoznać i bardzo często dusze osób, które to słuchają, czują, że to nie jest tego sam człowieka. To jest właśnie takie wyrażenie energii już nadludzkiej, już tej, którą ten symbiont, ten krokodyl tam czaneluje. Od ciemnych. I ten człowiek, on sobie nie zdaje sprawy, co on robi. Jak go się spyta, to no co, mówię coś tam sobie krzyknąłem. Być może, że krzyknąłem, być może nie krzyknąłem. Nie jest świadomy tego. Nie ma potrzeby być świadomy, bo on się dobrze czuje z tym. To oczywiste jest, że też w swojej historii życia ma potrzebę, bo na przykład został skrzywdzony, został, że chce być w lepszej sytuacji niż go los postawił i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, tak jak mówię, są rzeczy, które
których ludzie nie są świadomi. I możecie się swobodnie przekonać, że tak samo jak ja nieświadomie też z duszy czasami próbuję kontrować narcyzów czy krokodyle, to u was też może coś takiego występować. Dlatego też jest to dzisiejszy ten film. Dalej. Życie z. Chodzi o to, że mamy żyć prosto, bez gier, bez próbowania na przykład udowadniania. A ja wiesz co, bo ja ci udowodnię jednak, że to i to. Nie, no to po co mi to? Jak chcę, jak ktoś chce, to się będzie zastanawiać. Jak ktoś nie chce, nie będzie się zastanawiać. Bez gier. Dążenie do równości też było. Szacunek, respekt, uznanie, imponowanie. Tutaj jest ciekawa sprawa, bo dosyć często słyszę w jakichś gronach, dajmy na to, kibiców, czy jakiś tam półświadka, no respekt, szacun, coś tam, tak? Tak naprawdę to nie jest to, co to słowo oznacza, bo szacunek to jest po prostu przyznanie wartości drugiej osoby. Natomiast w ustach osób zaburzonych szacunek oznacza to, że się podporządkowują w jakiś tam sposób tej osobie i uznają, że na przykład umiejętności jakiejś drugiej osoby czy pozycja jest wyższa od nich. I to jest od razu, trzeba pamiętać, że to jest wspomnienie hierarchii. Że to jest nierównowaga. Szacun to znaczy, że w tym momencie ty jesteś lepszy, ale ja mam intencję, żeby też wobec, nie wiem czy ciebie, czy kogoś, ale też dominować. Dominacja to jest kontrola, to jest władza. Narcyz chce kontroli. Także pamiętajcie tutaj, uwaga na ten szacunek, na imponowanie. Dobra, dalej. Odnajdywanie się w płaskiej przestrzeni, w odróżnieniu od hierarchii. W bardzo wielu miejscach, dajmy na to w pracy, dosyć trudno w ogóle odnajdywać się w płaskiej przestrzeni, kiedy tam płaskiej przestrzeni nie ma. Podobnie jest w rodzinach, gdzie rodzicami są narcyzi. Oni uważają się za coś lepszego, za coś większego. Będą stosować czwarte przykazanie czci ojca swojego i matkę swoją za wskazanie, że mają być czczeni wręcz. Cześć to jest coś, co przynależne jest Bogu. Natomiast jeżeli jakiś człowiek chce mieć coś takiego, no to od razu czerwona lampka i brzęczyk. Dobra, dalej. Dojrzałość w rozumieniu opierania się emocjonalnie na sobie. Generalnie mamy coś takiego, że lepiej się czujemy w grupie i możemy się gdzieś tam wręcz poratować w grupie, możemy mieć wsparcie w niektórych momentach naszego życia, wręcz jeżeli jesteśmy w większej grupie, no to możemy mieć duże wsparcie. O ile oczywiście ci członkowie grupy nie są jacyś patologiczni. Natomiast generalnie jest tak, że ideałem by było to, że opieramy się na sobie, na własnym duchu, który
jest w cudzysłowie nie z tego świata i może nam dać też wsparcie. Po to jest medytacja. Po to jest medytacja, żeby się odnaleźć w swoim duchu, żeby przeżyć siebie w duchu, żeby przeżyć swoje życie w duchu, żeby pokazać sobie, że emocjonalność, przeżycia emocjonalne nas dotyczą, ale to my nimi nie jesteśmy. I często osoby właśnie zdrowe mają duże oparcie w swojej, jak to Les Carter mówi, civility, czyli takiej, trudno mi nawet przetłumaczyć te civility. To jest coś w rodzaju upewnienia się w sobie, tak? Że takie, tak sobie to wyobrażam, że to znaczy. Kolejna sprawa. Niezależność od czyichś stanów emocjonalnych. No, podobne do poprzedniego. Tutaj też jest to, że mamy być bezpieczni. Mamy się czuć bezpieczni. To jest zdrowa postawa, kiedy ja jestem w stanie powiedzieć swojej duszy, że inni ludzie mają różne przeżycia i to jest bezpieczne, a nawet może być obojętne wobec mnie, dla mnie. Ja nie muszę tutaj mieć wzburzenia z powodu tego, że ktoś ma jakiś stan emocjonalny. Tutaj właśnie znowu narcyz, znowu krokodyl. Te osoby, które są narcystyczne, które mają krokodylca, czy które mają wejścia, bo to też z drugiej strony, z tej białej strony są wejścia. I też są osoby tyle, że narcystyczne, ukryte. One aktywnie mogą niszczyć nasz spokój. To jest bardzo ważne. One aktywnie mogą niszczyć nasz spokój. Niezależnie od tego, co deklarują, co powiedzą, że chcą dla nas, to tam jest niestety wsówka, wkładka, wtyczka od ciemnych sił duchowych i te ciemne siły duchowe nie są tam gratis. One tam pasożytują. Dlatego to nazywam symbiontem. Dlatego Awiesałom Podwodny nazywał te istoty krokodylami. One są takimi półistotami. Natomiast to jest po prostu drapieżnik. To jest drapieżnik, który od czasu do czasu no, musi mieć jedzonko. I teraz pytanie, czy ja chcę być jedzonkiem dla narcyza? Czy ja chcę się dać zjeść? Dać się nadszarpnąć? Czy ja dam moją duszę do nadszarpnięcia, bo to są realne, wiecie, energie duszy. To nie jest, powiedzmy sobie, taka no, nowomowa, czy tam jakaś bajeczka. O, nie, w obszarze świata dusz, gdzie dusze są energetyczne, gdzie dusze mają na poziomach różnych energie, to zaburzenie równa się zaburzeniu energii duszy. A z kolei pogryzienie równa się, że dusza została ugryziona i tam po prostu jest rana. Mniejsza lub większa. Rany takie, umiejętnie zadane, mogą się nie goić przez długi czas. Nawet tygodniami, nawet miesiącami. Ktoś może
mieć uraz. Uraza to właśnie jest też rana duchowa, rana taka w duszy. Ktoś może mieć urazę przez długi czas, przez miesiące, przez lata nawet całe. Mówię, a nie tyle ucierpiałem od mojej matki czy od ojca, że ja nie jestem w stanie mu przebaczyć. No właśnie. I pytanie, to jest uraza. I czy rzeczywiście od osoby ojca, czy też od jego ciemnych pomocników ten ktoś został urażony, czyli pogryziony, czyli tam nawet no, bardzo wiele rzeczy się dzieje, tak? To jest to, co się mówi o traumie, że trauma nie jest wydarzeniem, a jest wewnętrznym odczuciem, przeżyciem człowieka. To jest dokładnie to samo, że jeżeli trauma interpersonalna może pochodzić właśnie od tych ciemnych istot, które jako nazwa narcyz, prawda, na ten cały kombajn, na ten cały konglomerat, będzie to nazwa narcyz i psychologia będzie tam widzieć jedną osobę. A tam mogą być właśnie ciemne siły duchowe, które będą aktywnie chcieć pożreć. Bo to są drapieżniki. I teraz, jeżeli ja mam swobodę, jeżeli ja mam upewnienie w sobie, jeżeli ja nie chcę nikomu nic udowadniać, jeżeli ja nie chcę wsadzać ręki między drzwi, jeżeli ja nie chcę tam kogoś pouczać, tak jak przy tym pouczaniu, że gość się nie miał świata i jechał białym busem blaszakiem, tak? Do roboty, bo to byli robotnicy budowlani. To wtedy, jeżeli nie mam tych potrzeb takich, to mam niezależność od czyichś stanów emocjonalnych, a jednocześnie mam bezpieczeństwo w obszarze mojej duszy. Dobra, kolejny punkt. Wytrzymać czyichś przeżyć i wydarzeń. Nie zawsze potrzebujemy wytrzymywać. Możemy się odseparować. Nie mamy obowiązku żyć czyimś życiem. Nawet jeżeli jest to ktoś bliski. Jeżeli ktoś ma duże kłopoty, to jest jego odpowiedzialność za jego życie. Zwłaszcza, że osoby, które mają duże kłopoty, nie chcą brać odpowiedzialności za swoje życie. To u narcyzów jest właśnie to, że raz nie zechcą się przyznać, że mają kłopot, że popełnili błąd jakikolwiek, a drugi raz, że nie będą chcieli iść po pomoc. To już jest znane bardzo mocno postawa alkoholików, że zaprzeczają, jakoby byli chorzy, jakoby byli uzależnieni. I leczeniu alkoholizmu mówi się, że alkoholizm jest to choroba zaprzeczeń i nawrotów. Także mamy być upewnieni w sobie i no niestety oddać odpowiedzialność tam, gdzie ona leży. Niestety. Niestety. Owszem, być może, że my się przysłużyliśmy w jakiś sposób. Jeżeli się przysłużyliśmy, no to trzeba naprawić szkody. Jeżeli się przysłużyliśmy do czyjejś kłopotów, do czyjejś dysfunkcji, to tak. Natomiast jeżeli się nie przysłużyliśmy, no to sorry. Nasze życie jest nasze, czyjeś życie jest czyjeś. Tak? Tutaj jest jeszcze kwestia wielu wcieleń i tego, że dusze jedne przychodzą, żeby
odebrać sobie czy ukarać kogoś, no to jest troszkę więcej jakby zagmatwania. Natomiast trzeba pamiętać, że tutaj ciągle ciemne istoty duchowe, niezależnie jakby te konstelacje między ludźmi czy w rodzinie wyglądały, to ciemni zawsze będą chcieli oszukiwać. Zawsze będą chcieli kłamać, karać. I w efekcie brać energię, bo oni nie mają energii, nie mają połączenia z Bogiem, ze źródłem i muszą skądś brać energię za wszelką cenę, bo to jest cena życia i śmierci dla nich. Wsparcie emocjonalne, empatia, odzwierciedlenie, parafrazowanie emocji. Osoba zdrowa i dojrzała ma te cechy. Umie dawać wsparcie emocjonalne, nie oskarżając, a przyjmując, dając pole, dając przestrzeń komuś na doświadczenia, na wypowiedzenie się, na wyrażenie własnych emocji, odczuć. Osoba narcystyczna ma zbytnią chęć, żeby skupiać na niej uwagę, i taka osoba będzie zbytnio pragnąć uwagi, będzie ściągać na siebie uwagi, nie będzie chciała dopuścić kogoś do mówienia. I później jak ja zwracam uwagę, no wiesz co, ale cały czas mówiłaś. No wiesz co, ale to nie o to chodzi, wiesz, to nie nic tam nie było, czego chcesz? Ale cecha narcystyczna już jest. Może być to najwspanialsza osoba, może się najpiękniej uśmiechać, może mieć duchowe wglądy, może mieć duchowe zainteresowania, a być osobą narcystyczną. Empatia, odzwierciedlanie, to jest też ciekawe, to jest na osobny temat, bardzo, bardzo dużo ciekawych spraw tutaj jest. Parafrazowanie emocji, umiejętności interpersonalne. To już jest troszeczkę wyższy punkt i bardzo dobrze jest je mieć. No i co ważne dla zdrowia psychicznego naszego, żebyśmy odnajdywali w sobie przyczyny dla własnego życia. Żebyśmy żyli niereaktywnie, żeby nasze życie nie było reakcją na życie czyjeś, na zachowanie czyjeś. Osoby narcystyczne, zwłaszcza te silne, jawne, ale też i ukryte, ciągle dążą do dziecięcego skupiania na sobie uwagi tak mocno, że aż życie z nimi zaczyna być jedynie reagowaniem na ich przeżycia, na ich potrzeby, na ich doznania. To jest ważne i potrzebne w wieku niemowlęcym. Dla niemowlęcia jest to bardzo ważny obszar, faza rozwojowa potrzebna, ale niemowlę z tego wyrasta. Czy narcyz z tego wyrasta? Psychoterapeuci wątpią. Mówią, że bardzo, bardzo niewielu wyrasta z tego. Tak więc trzeba zachować swoje zdrowie, żebym sam nie był nadużyty. Muszę siebie chronić. Muszę siebie ustawić w takiej pozycji życiowej, żebym ja odnajdywał w sobie sam przyczyny dla własnego życia. Żeby to nie była moja mama, żeby mi ustawiła życie. Żebym nie był przytłoczony przez mojego tata i jego postawy. Czy to problematyczne, czy to niechętne, czy to jego wszechogarniającą postawę życiową, pod którą wszyscy mają się podpisać.
Moje życie ma być na bazie moich przyczyn ustawionych przeze mnie. Oczywiście w zaburzonych rodzinach jest to bardzo, bardzo trudne. Bardzo trudne. Niemniej jednak osoba zdrowa to w sobie odnajduje przyczyny dla własnego życia. No dobra. I podsumowanie. Lecimy z podsumowaniem. Generalnie te wszystkie albo większość tych pozycji zdrowych ma pewien fundament. Jest to trzy elementy. Się u Leszka Żądły nauczyłem. Poczucie własnej wartości. Potrzebujemy mieć poczucie własnej wartości, na którym, które będzie nas utrzymywać. Będzie na fundamentem do zbudowania czegoś więcej. Czy to relacji, czy to jakiegoś osiągnięcia własnego, czy utrzymania się w obszarze sukcesu, jeżeli sukces odniosę. Żebym nie próbował sztucznie dodawać sobie jeszcze więcej, więcej, bo mam niskie poczucie własnej wartości, no to muszę jeszcze to zrobić, jeszcze tamto, jeszcze tu, jeszcze... Nie potrzebuję. Kolejne, poczucie niewinności. To się przydaje świetnie z narcyzami, bo narcyz bardzo ładnie oskarża. Roztacza poczucie winy, poczucie obowiązku wobec niego. Wszyscy mają mniejsze lub większe poczucie obowiązku mieć wobec niego, wobec tego boskiego niemowlęcia. I mają mu coś, są mu coś winni. Od razu. Pojawi się w jego polu, już jest mu winny coś. Pytanie co i kiedy narcyz zechce to zdobyć. Oczywiście pamiętajcie, to nie jest face value, to nie jest na zewnątrz, nie jest pokazywane, to jest ukryte. Taka jest wewnętrzna postawa narcyza, że każdy mu jest coś winny. Jeżeli mu nie dajesz czegoś, to znaczy, że nie oddajesz mu tego, czego, co jesteś mu winny, czy winna. To jest chore. Narcyz jest chorobą po prostu, zwykłą. W cudzysłowie, zwykłą, niezwykłą. Zasilaną przez ciemne siły duchowe. Kolejny punkcik. Poczucie bezpieczeństwa. Jak mam poczucie bezpieczeństwa i intencje do tego, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, bo ja na dzisiaj już wiem, że wiele osób wokoło mnie po prostu chce czegoś dla siebie. To są bardzo, bardzo proste intencje. Ludzie chcą zwykle mieć dla siebie coś. I teraz, jeżeli nie sprzeciwiam się im, jeżeli akceptuję to, że oni chcą mieć coś dla siebie, z tego świata, z tego życia własnego, coś uszknąć, coś dla siebie wziąć, jakiś kawałek tego tortu, jeżeli się nie sprzeciwiam temu, to ja nie mam potrzeby się w ogóle bronić, bo zwykle wiem, że jestem bezpieczny. Jestem bezpieczny. Każdy ma prawo. Ja też mam prawo i szanuję potrzeby i prawa innych osób i czuję się super bezpieczny. Wiem, że jeżeli ktoś przekracza jakieś normy, jakieś zasady, to też ma tam gdzieś w psychice u siebie umocowanie na to, że on nie robi tego bez przyczyny. Nawet morderstwa są przez tego przestępcę, mordercę, one mają swoją przyczynę. A co dopiero powiedzieć o jakichś drobnych sprawach. Ktoś się zdenerwował, bo ma
poczucie zdenerwowania, że ma potrzebę się zdenerwować. On ma tam przyczynę tego. Jeżeli ja jestem z daną osobą, nie opuszczam go w jego zdenerwowaniu, w jego wzburzeniu, to ja nie mam się co obawiać, bo jestem po jego stronie. Wiem, że ten ktoś, kto jest... Ludzie zwykle nie są przeciwko komuś tak, ponieważ są przeciwko komuś. Nie. Zwykle mają przyczynę, mają swoje racje. I na tym można budować naprawdę potężne, potężne bezpieczeństwo. Jeżeli jesteśmy po stronie właśnie akceptacji, miłości, nawet najtrudniejsze postawy można zacząć rozumieć. Można być z tamtą osobą. Mimo tego, że mogę się z nią nie zgadzać do końca, że tam na przykład no, robienie dziur w oponach samochodów, które stoją na trawniku, no nie jest najlepszym chyba pomysłem na życie. No, ale ten człowiek ma w sobie to wzburzenie i ja go mogę zrozumieć, że on tam gdzieś nosi jakąś ranę w swojej duszy. Ja nie będę mu tego wyparswadowywał, mówiąc, wiesz co, no lepiej, żebyś co zrobił niż to. To nie jest moje życie. Ja zapewne ten człowiek już dziesiątki razy to słyszał, ale jednak do tej pory nie jest w stanie zrezygnować z tego, z tej postawy. Na szczęście aż tak wielu chyba opon nie przebił jak dotąd. Dobra, także to było podsumowanie. I temat zdrowa osobowość w perspektywie narcyzmu. Ta perspektywa no, rozrosła nam się bardzo mocno, ponieważ narcyzm jest bardzo, bardzo dużym zjawiskiem, co by nie powiedzieć. A na szczęście ostatnio jest bardzo popularny, dzięki czemu nabieranie świadomości jest bardzo popularne, co się świetnie przyczynia do wzmacniania procesów duchowych. Także pod tym względem jestem bardzo wielce zadowolony. Tak, i życzę tego samego zadowolenia Wam. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Zapraszam na witrynę Świat Ducha.